Hej, hej, dzisiaj porozmawiamy sobie o sposobach zabezpieczenia łóżka, czyli o podkładach. Tutaj mam taką folikę 90x200, ona ma gumkę. To jest fajne, żeby zabezpieczyć materac. I właśnie ci, co wypuszczają u nas łóżka ortopedyczne, to widzą właśnie coś takiego na materacu. Tym dodatkowo zabezpieczamy materace na start. Oczywiście jest to w ciągłej sprzedaży, także jeśli jest potrzeba wymiany, to można się dodatkowo w to zaopatrzyć. Tutaj natomiast mam podkład chłonny z Seni, chyba najbardziej popularny, 60x90. Są też mniejsze, 60x60, 40x60 i są również większe. Większe mają rozmiar 170x90, tylko tam już podkład chłonny jest taki sam jak tutaj, tylko dochodzą z jednej i z drugiej strony skrzydła fliselinowe, którymi możemy zaciągnąć pod materac właśnie ten podkład, żeby nam się nie przesuwał. A ten podkład, jeśli chodzi o budowę, z jednej strony ma wkład chłonny taki jak pieluszka, z drugiej folikę, czyli coś nieprzemakalnego. Tu jest inny rodzaj podkładu, akurat z firmy Tena, wielkość 210x85, z jednej strony folika, z drugiej fliselina. Także to tylko tak w ramach zabezpieczenia, to nie będzie jakoś tam mega chłonne. Przy okazji tutaj mam zwykły, najzwyklejszy podkład fliselinowy. Tu akurat mamy wielkość 160x80, czyli taki najbardziej standardowy. Fliselina nie ma właściwości chłonnych. To jest dobre tylko wtedy, kiedy idziemy na rehabilitację i tam proszą nas o przyniesienie albo właśnie takiego podkładu, albo własnego ręcznika. To, żeby nie brać ręcznika, możemy się zabezpieczyć w coś takiego, bo to jest po prostu wygodniejsze, zajmuje mniej miejsca niż ręcznik. Tutaj mam dwa produkty, Halcamp i Rehafund. To są z kolei podkłady wielokrotnego użytku do prania o bardzo podobnej budowie, bo z jednej strony mają gumę nowej generacji, Halcamp to nazywa PNSK i ta guma jest paroprzepuszczalna, ale nie jest przepuszczalna dla moczu. Z drugiej strony tego podkładu będzie zwykła frota. Także pacjent na tym może spokojnie siedzieć. Na próbniku to wygląda w ten sposób. Z jednej strony jest guma nowej generacji, z drugiej strony frota. I ten materiał można spokojnie prać nawet w 90 stopniach, nic się z nim nie stanie, także używamy go raz po raz, piorąc oczywiście jak się zmoczy. I co więcej, mają różne wymiary. Tutaj jak czytam 70x100, 70x140, 140x100, 140x200. Halcamp ma podobnie, tych wymiarów nawet jest więcej. Akurat tutaj w rękach trzymam wersję, które są cięte tak z metra, nie mają żadnych dodatkowych zabezpieczeń, ale jeśli spojrzymy na tę firmę, na Halcamp, to oni mają jeszcze inne wersje tych produktów, czyli mają wersję z gumkami po bokach albo z wszytą bandą dookoła. Także też można to potraktować te z bandą dookoła jako po prostu prześcieradło nieprzemakalne. Ale jest jeszcze coś takiego. To jest firma Sanipur. Oni wprowadzili niedawno do naszych hurtowni nowe produkty. Te ich prześcieradełka mają materiał, strukturę zwykłego, najzwyklejszego prześcieradła, także nie mają gumy od spodu, ale z kolei też są nieprzemakalne. Także możemy powiedzieć, że to są materiały nowej generacji. Tak, też różne wielkości, można sobie wybrać, czy to ma być na materac pojedynczy, czy podwójny, bo takie bardzo, bardzo duże, nawet 180x200 też istnieją. Na razie to tyle, dzięki za dzisiaj i jak zwykle lubujcie, subujcie i trzymajcie się, hej!